Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. I w dzisiejszym odcinku poruszę temat związany z multiplayer, czyli można powiedzieć rozgrywką wieloosobową. Chociaż tu ciężko to nazwać jakąś grą czy rozgrywką, chodzi po prostu o wspólne latanie we wiele osób. I oczywiście jak najbardziej jest to możliwe we Flight Gear. Ja za bardzo tutaj multiplayera nigdy nie pokazywałem, jak i też sam dosyć rzadko latam na multiplayerze, ale może się to zmieni, zobaczymy. Ale zanim przejdziemy do multiplayera oraz jak to zrobić, warto wiedzieć, że jest coś takiego jak mapa multiplayer, a w zasadzie tych map mamy kilka. Ja tutaj te linki wszystkie wkleję też do opisu tego filmu. Ja znalazłem trzy mapy, może nawet jest ich więcej. Pierwsza to jest geoofair, coś takiego, geoofair.org. I tak nam się prezentuje po wczytaniu. Tu oczywiście widzimy na czerwono samoloty, czyli to są piloci, realni ludzie, którzy latają tutaj sobie we Flight Gear i możemy zobaczyć mniej więcej, gdzie oni są. Tutaj na zielono akurat też widzimy, gdzie jest obsadzona wieża kontroli lotów. Tu mamy akurat w Birmingham, jak mniemam, gdzie to jest nazwa miasta. Tak, tutaj Birmingham, ok. I tutaj też mamy obsadzoną wieżę, nawet za bardzo nie wiem, co to za miejscowość. To chyba jest Bułgaria. Ok, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o taką mapę. Tu mamy też listę wszystkich pilotów. Co ciekawe, możemy z tej listy kliknąć sobie tu jakiegoś pilota. Tu akurat mamy, o, mamy kogoś w Warszawie. Papa Romeo Tango 1221. Pozdrawiamy, jeżeli tutaj będziesz mnie oglądał. Zastanawiam się, kto to może być. PRT, może Parot? Ok. Tutaj mamy sortowanie też, tak, mamy sortowanie alfabetycznie po nazwie, po headingu, po jakim leci, na jakiej wysokości leci dany samolot, prędkość i model samolotu. No, akurat ta osoba już nam tutaj znikła. No okej, kliknijmy sobie o na przykład tego pilota, tak, i widzimy, teraz możemy obserwować na nowej stronie, nam się otwiera nowa zakładka, gdzie możemy sobie śledzić dany samolot i tutaj jesteśmy w trybie właśnie śledzenia tego samolotu, gdzie widzimy, że nam się tutaj ciągle odświeża strona, tak, żeby wycentrować ten samolot, nawet jak dam zooma, to chyba, nie, zoom akurat nie reaguje, ale jeżeli przesunę mapę, to ona się centruje tak, żeby nam ten samolot zawsze tutaj pokazać. Czyli jesteśmy, można powiedzieć, tutaj w trybie śledzenia tego samolotu. Wracając jeszcze tutaj do tej mapy, tu akurat więcej opcji za bardzo nie mamy. Poza listą pilotów, oczywiście jakieś przyciski, oddal, przesuń i tak dalej. Tu jeszcze mamy plusik, możemy sobie podejrzeć, jakie mamy opcje. Możemy sobie wyłączyć tak samoloty. Albo wyłączyć call signy, czyli te znaki wywoławcze poszczególnych osób. Może tu dam, gdzie jest ich więcej, ok. No i same layery co do mapy to za bardzo nie mamy. Mamy tylko OpenStreetMap i nie ma tutaj więcej żadnego wyboru. Jeżeli mamy śledzenie samolotu, to tutaj mamy troszkę inne jeszcze opcje. Co ciekawe, możemy tutaj zaznaczyć, odznaczyć markery, czyli sam samolot nam znika. ILS-y możemy wyłączyć, airporty, czyli lotniska, labelki, podpisy. Tak, rysowanie linii, tu widzimy, że znikają te linie. I mamy punkty. Czym są punkty? Nie widzę, żeby coś tu znikało. No i też track, ale też nie widzę, żeby track reagował. No, w każdym razie mamy tutaj dosyć skąpe opcje, ale na szybko możemy też fajnie zobaczyć sobie, gdzie kto lata, ile jest tutaj w ogóle pilotów, że tak powiem, którzy gdzieś latają. Tak widzimy, że Europa tutaj dominuje w tej chwili, jest najwięcej ludzi w Europie. Tutaj troszkę ktoś w Stanach lata, na Hawajach nie mamy już nikogo. Tutaj Azja nikogo, w Afryce też nikogo nie ma. Także tak to w tej chwili wygląda na tych mapach. Mamy kolejną mapę, jest to pod adresem mpmap04.flightgear.org. I tu mamy też mapę z OpenStreetMap, jak widzimy. Możemy też podejrzeć. Ciekawe, tu mi się... Tutaj nie widzę na Alasce człowieka. A tutaj jesteś na Alasce, także... Może nie do końca te same serwery są tutaj
zgrane między tymi mapami. Bo ogólnie tutaj mamy kilka serwerów, jeżeli chodzi o latanie na multiplayer, z tym, że nie ma znaczenia, nie powinno mieć znaczenia, który wybierzemy, zawsze powinniśmy być widoczni dla całego świata, że tak powiem. Tak więc chcąc polatać sobie z przyjacielem, nie musimy łączyć się z tym samym serwerem. I zobaczmy sobie tą mapę. Tutaj mamy, o, jeszcze mamy takie grupowanie samolotów w kulki, że tak powiem. Mamy też listę pilotów, widzimy, że jest 28 samolotów, czyli można powiedzieć 28 pilotów tu sobie lata. Pewnie też możemy sobie kliknąć danego tutaj człowieka i widzimy jego samolot w przybliżeniu. No, fajne przejścia zrobili. Tu akurat, o ja dopiero się wczytał. No i tyle, mamy listę, mamy settings, tak, możemy sobie właśnie wybrać serwer, który, z którym chcemy się połączyć, ale nie powinno mieć to znaczenia, jak mówiłem, powinni być wszyscy widoczni. Tu mamy 29 samolotów, tu mamy 27, no są jakieś różnice, to jest też 27, o nie, teraz jest 30 na czwórce, na 13. No może to się aktualizuje z opóźnieniem, ale w każdym bądź razie nie powinno mieć znaczenia, z którym serwerem się łączymy. Oczywiście najlepiej łączyć się z tym, który jest blisko naszej rzeczywistej lokalizacji, żeby mieć lepsze pingi. Mamy też cluster icon. A, to jest chyba poziom przybliżenia. Nie wiem dokładnie, co to jest. I zapamiętaj opcje. No tutaj jest skromnie z opcjami. Mamy też about. Można powiedzieć, że jest to mapa nazwana Mi, czy też Miu po angielsku czytając, a tu chodzi o tą grecką literkę M. Tu możemy to sobie też ukryć. Co ciekawe, mamy tu też różne warstwy, możemy sobie zmienić mapę. Tu mamy OpenStreetMap domyślnie, możemy zmienić na Card Light. Czyli taka rysowana, ciemna. Z Binga. Też jakaś zbinga hybrydowa, zbinga drogowa. Także tak to wygląda. Wróćmy do OpenStreetMap. Mamy tu jeszcze, możemy zaznaczyć teren, ale nie wiem przy jakiej mapie. Aha, dobrze, tutaj widać teren. Ok, no widzimy mniej więcej, gdzie są góry i tak dalej. Mamy jeszcze OpenIP i tu widzimy przestrzenie powietrzne. Są także zaznaczone. I też mamy opcję Visual Flight Rule Map, ale tutaj, czyli Sectionals, inaczej mówiąc, są to mapy tylko dostępne w Stanach Zjednoczonych, więc przenieśmy się tutaj do Stanów. O, już widzimy ładnie, jest tutaj ten Sectionals zaznaczony. No i teraz jak sobie tutaj przybliżymy, to zobaczymy, że mamy właśnie bardzo fajne mapy do latania z widocznością. Coś, co używa Sky Vector, można powiedzieć. Tak, możemy to sobie zaznaczyć i odznaczyć. I możemy jeszcze sobie zaznaczyć Visual Flight Rule Map dla IFR też. Tak, niskie drogi lotnicze IFR, czyli lotów bez widoczności wedle instrumentów. No i to też pokrywa tylko Stany Zjednoczone. Zobaczmy oddalenie. Aha, wyszarzyło mi się. Ok, przy pewnym zoomie tylko jest, także... O, przy takim zoomie tylko mamy, też widzimy, że są pokryte tylko Stany Zjednoczone tymi mapami. No i mamy włączenie grida, czyli siatki na mapie. Dobrze. Także tyle z tej mapy i mamy trzecią mapę. Trzecia mapa jest to multiplayer map 02.flightgear.org. I tak wygląda zaraz po wczytaniu. Niestety domyślnie nam się wczytuje zawsze San Francisco. Mnie to irytuje, ale może to zmienić, bo można sobie też, jak tutaj poczytałem, w helpie bodajże można sobie ustawić parametry mapy, jaka ma się otwierać domyślnie. O, tutaj mamy te wszystkie parametry. Tak, setup parameters. No, ale jeszcze tego sobie nie skonfigurowałem, żeby mi się na przykład Polska domyślnie otwierała, czy Europa, bo tam jednak najwięcej się dzieje. No i tu jak widzimy, mapa używa Google Maps, czy można powiedzieć najpopularniejszej mapy. My też możemy sobie zobaczyć w oddaleniu, jak to wygląda. Widzimy, gdzie kto lata. No i tak, szybkie filtry co do mapy, to mamy właśnie satelitę i taką mapę
mapę normalną, taką drogową. Możemy też sobie wybrać tutaj teren. I tak widzimy tutaj, gdzie są jakieś tam bardziej góry i doliny. I mamy satelitę i tu mamy etykiety, tak? Czyli widzimy granice państw, nazwy państw i tak dalej, a bez tego no, widzimy same zdjęcia satelitarne. Mamy opcję full screen. No, zobaczmy sobie full screen. No i oddal, przybliż. Aha, tylko przy full screen zniknęło mi... O, zniknął mi ten paseczek. A dlaczegoż on mi zniknął? No tak, znika. Okej, to nie fajnie, bo tu mamy mnóstwo zakładek i opcji, które warto sobie zobaczyć. Pierwsza to jest pilot, czyli mamy oczywiście naszych tutaj pilotów, którzy sobie w tej chwili latają we Flight Gear. Możemy sobie kliknąć kogoś i też zostaniemy przeniesieni do danego tutaj człowieka, który sobie w tej chwili jest tutaj zaparkowany na lotnisku. Zobaczmy, czy ktoś tu lata. Może ten samolot będzie leciał. Chociaż prędkość ma 0. Tak, bo tu mamy właśnie też informacje, akurat tutaj na labelce. Mamy call sign, model samolotu Cessna 172P, wysokość 2200 stóp. Tu będzie chyba kurs i 0 węzłów. Ciekawe, że 0 węzłów. No, tutaj ktoś leci, ma już prędkość 925 węzłów. Chyba mu rośnie, bo plus 5 jest. I to jest Airbus A320, no i zniknął mi, chyba się rozłączył. Albo stracił połączenie, albo ja straciłem połączenie. Tutaj też coś leci. Tak, też mamy informacje o pilocie i to jest fajne, że możemy sobie tych pilotów tutaj wybrać. Możemy też checkboxem zaznaczyć danego pilota. I w tej chwili będziemy aktualizowani, zawsze będzie mapa nam śledziła tego pilota. Zobaczmy, czy tak będzie. Tak, po prostu odświeża mi i przechodzi do niego automatycznie, nawet jak gdzieś się poprzesuwam gdzie indziej, to po prostu zostaniemy o co 10 sekund, jest chyba aktualizacja mapy i jesteśmy zawsze ustawiani względem tego pilota, którego sobie zaznaczymy. No i dajmy sobie kolejną zakładkę, jest to navigation, czyli różne punkty nawigacyjne, możemy tutaj wyszukiwać jak i sobie zobaczyć gdzie co jest, że tak powiem. Jeżeli wiemy, co szukamy, to oczywiście możemy skorzystać tutaj z szukajki. Powiedzmy, że szukam Wrocławia EPWR. I klikamy lupkę. Tak, i zostało znalezione. No teraz możemy to sobie kliknąć i jesteśmy przeniesieni na lotnisko we Wrocławiu. I co ciekawe, mamy tutaj właśnie informacje o tym lotnisku. Tu sobie możemy to rozwinąć. Mamy nazwę lotniska, kod ICAO, elewację lotniska i jakie ma pasy, tak, 12 i 30. Tu mamy ATC, czyli mamy różne częstotliwości, tu mamy tylko wieże i mamy metar. Troszkę trzeba poczekać, aż się ściągnie. No i fajnie też, że metar jest, można powiedzieć, w ludzkiej postaci, a nie zakodowany, czyli możemy tutaj już łatwo czytać wszystkie parametry z metaru. I mamy zewnętrzne linki do innych portali, które pewnie mają informacje o tym lotnisku, to już nie będę klikał. No i widzimy pasy narysowane na niebiesko. Widzimy oznaczenia pasów, to jest pas 12, to jest pas 30 i dokładny kurs pasa. I tu przy okazji mamy też ikonkę oznaczającą ILS. Jak sobie ją klikniemy, to nam się właśnie tutaj rozwinie i pokaże ILS. Możemy sobie oddalić. Widzimy właśnie ILS-a. Tu mamy localizer umiejscowiony dla tego ILS-a tym żółtym kółeczkiem i widzimy tutaj też częstotliwość tego ILS-a, więc to jest też bardzo fajna pomoc, jeżeli chcemy tu sobie szukać informacji też o punktach nawigacyjnych, o częstotliwościach lotnisk, różnych pomocy nawigacyjnych, czy worów, czy ILS-ów i tak dalej. I tu mamy glide slope'a i też zaznaczonego i to możemy sobie schować i pokazać. I tu jeszcze mamy informację, że jest to ILS kategorii pierwszej. Glide slope, kąt nachylenia 3 stopnie, ale to jest raczej standard. No i jeszcze ja tu sobie usunę ten Wrocław. Tu możemy sobie, oczywiście też mamy filtry, co chcemy szukać, albo co chcemy sobie pokazać na mapie, wyszukując informacji. Bo co ciekawe, jeżeli nie znamy nazwy lotniska, czy kodu ICAO, czy w ogóle to, czego szukamy, ale szukamy jakiś tutaj lotnisk, czy pomocy nawigacyjnych, to możemy po prostu kliknąć sobie oczko. Ja tutaj jeszcze może włączę sobie informacje, żeby widział miasta i granice.
Tak, możemy kliknąć sobie tutaj to oczko i wtedy te wszystkie informacje tutaj, które mamy zaznaczone, są wyszukiwane i będą pokazane na mapie. Tylko musimy troszkę poczekać. No i widzimy teraz wszystkie lotniska tutaj dookoła na mapie, które mi znalazł i na przykład wejdźmy sobie, no tutaj mamy Łódź. Tak, na przykład to dzięki temu wiemy, że tu mamy jakieś lotnisko, możemy sobie teraz pobrać informacje o tym lotnisku. O ILS-ie. Tylko coś niespecjalnie widzę inne pomoce nawigacyjne. Zobaczmy jeszcze raz. No Warszawa powinna mieć jakiegoś wora. No tak, teraz dopiero widzimy. No coś czasami jest nie tak, ale teraz widzimy ładnie. Może trzeba większego zooma zrobić. Tak, wyszukałem jeszcze wory, pokazuje mi też drogi lotnicze tymi pomarańczowymi kreskami. Mamy nazwy tych dróg lotniczych. Tak, tu mamy informację o tym worze. Jest to częstotliwość 114,90. Nazwa wora 3-literowa. I tutaj powinny być też NDB. Tak, o tutaj mamy właśnie NDB. Mamy też częstotliwość NDB. Także mamy wszystkie tutaj pomoce. Tutaj też mamy wora na Okęciu. No i też same informacje o lotnisku i tak dalej. Także też fajna opcja, żeby tutaj sobie zobaczyć w zakresie mapy, jak sobie ustawimy, jakie tu mamy pomoce nawigacyjne, jakie mamy lotniska. I oczywiście też w tej chwili, jak coś wyszukałem, możemy tutaj sobie też odznaczyć niepotrzebne rzeczy. Na przykład odznaczę drogi lotnicze i już mi zniknęły. NDB odznaczę. Fiksy też mamy o na żółto, trójkąciki i wory też możemy oznaczyć. Mamy teraz tylko lotniska, tak? Jeżeli chciałbym tylko wory sobie pokazać, to możemy sobie pokazać tylko wory. Także fajnie tutaj to działa. I mamy też całą listę tutaj znalezionych wcześniej wszystkich różnych punktów nawigacyjnych razem z lotniskami. Możemy sobie też jakiś kliknąć i mamy go wycentrowany. Także bardzo fajna i pomocna rzecz. Mamy też tutaj śmietnik. Możemy śmietnikiem, że tak powiem, wszystko usunąć, tak? Wyczyścić wszystkie te wyszukiwane rzeczy, które nam się pokazały na mapie. Idąc dalej, mamy serwer. Tu mamy właśnie też możliwość zmiany serwera, podłączenia się pod inny. I tu mamy update every 10 seconds, czyli co ile ma się aktualizować nasza mapa. Czyli pozycja samolotów głównie mówiąc, no bo to się będzie zmieniało. No i tu mamy, że co 10 sekund możemy to sobie zmienić, ale możemy też odznaczyć, czyli to by oznaczało, że samoloty już się nie będą aktualizować. Ale dobrze, wróćmy jak było. No widzimy, że przeskoczył. Mamy ustawienia. Cóż tu mamy w ustawieniach, może dajmy sobie taki widok. Mamy tak, pilot label, always, czyli domyślnie zawsze pokazuj te etykiety przy samolotach. Możemy dać off, czyli wyłącz i mamy bez etykiet. Mamy same ikony, ale nie wiemy kto to jest, że tak powiem. Możemy dać też opcję follow always. Nie rozumiem tej opcji, ona mi działa jak na jadę myszą. Może jak się śledzi dany samolot, to też coś... Tak, pokazuje mi tą etykietę, chociaż ikony mi nie pokazuje. Dobrze, odznaczę śledzenie i wróćmy do Europy gdzieś. Gdzie ja tu jestem? Dobra, jestem. Tak, także dalej mamy jeszcze opcję mouse over only. No to jest opcja, że tylko jak najedziemy myszą, to się podświetla etykieta. Ok, wróćmy do always jak było. Mamy też debuguj, aha, to nam wyświetla tutaj nową zakładkę debugowania. No i mamy jakąś konsolę z informacjami, z logami. To bardziej dla programistów potrzebna rzecz. Dalej mamy Airport Icon Mode. Aircraft Icon Mode, czyli ikonki samolotów normalne. Foto, jeżeli dostępne. Tu akurat nie widzę, żeby któremuś samolotowi się coś zmieniło. Ale czasami widziałem rzeczywiście jakiś taki biały samolot się pokazywał. Jakby takie bardziej zdjęcie, ale przez to jest troszkę mniej widoczny. I mamy dot, czyli kropeczka. No i samolocik staje się tylko taką małą kropeczką, co jest troszkę mało widoczne. O, w oddaleniu może bardziej. Także wróćmy do normal. Mamy opcję pilot trails. To oznacza, że będzie pokazywany ślad lotu danego samolotu. O, tu już widzimy. No tylko ślad się pokazuje od momentu, kiedy sobie włączymy tą opcję i no, trzeba przyzoomować, żeby coś zobaczyć. Albo jeszcze odczekać trochę te 10 sekund, żeby samolot zmienił pozycję. O, tu widzimy, że
ten ślad się rysuje. Jeżeli to odznaczymy, no to ten ślad znika. Zoom to all pilots. OK, czyli teraz widzimy no, takie oddalenie, żeby pokazać wszystkich pilotów. I always center follows, czyli zawsze centruj śledzony. Ale ta opcja mi zawsze działa, nawet jak była niewłączona, więc to troszkę nie rozumiem tej opcji. No dobrze, zostawmy już to. I mamy help, oczywiście też warto poczytać, jakie tu mamy opcje. No tu po prostu jest opis tego wszystkiego, w sumie też o czym wam mówię, ale też jest fajne to, że mamy ten startup parameters, czyli jak ma się taka mapa otworzyć. I mamy about, czyli takie informacje o wersji i tak dalej. Dobra. I tu jeszcze oczywiście możemy to sobie schować. I tu mamy link. Ustawia nam się link właśnie z takimi ustawieniami, jakie mamy teraz, więc to też może być dobre, jeżeli chcemy używać no, mapy tak, żeby nam się otworzyła na przykład w takim stanie, że widzimy teraz część Europy. A i tu jeszcze do pilotów mamy filtry i możemy sobie też szukać, zobaczmy, czy jest SP, jak ktoś z Polski. No niestety nie ma w tej chwili. Może ja się zaraz połączę, to będę. Także tu mamy filtry, że pilot zawiera tu jakiś tekst w callsign, albo pilot zawiera model samolotu, tak? Czyli Cessna 172, na pewno ktoś leci Cessną 172. Tak, mamy trochę pilotów, dwóch. Gdzie oni są? Tutaj, w Stanach Zjednoczonych i ktoś leci tutaj. A, to są wyspowcze. OK. No albo, że nie zawiera, tak? Czyli wszyscy inni, którzy nie lecą na przykład Cessną w tej chwili. No tak sobie możemy filtrować. Tu mamy, aha, tu mamy zmiotełkę, żeby poczyścić filtry. Także tak wygląda ta mapa i myślę, że bardzo fajnie jest, zanim wsiądziemy właśnie w multiplayer, zobaczyć sobie na przykład, gdzie kto lata, jeżeli chcemy sobie polatać z ludźmi bardziej niż samemu. I też możemy zobaczyć, gdzie jest właśnie kontrola, ale tutaj o dziwo nie widzę kontroli. Zobaczmy na tej mapie. Tak, tu mi się jeszcze świeci kontrola. Tutaj, czy tutaj jest? O, jest, tak, tu mamy też kontrolę zaznaczoną. No ciekawe, że na tej mapie, tu jest Birmingham. A jest kontrola, tylko bardzo słabo zaznaczona takim chyba oczkiem. Tak, bardzo słabo zaznaczona jest, ale jest. Także też spoko. No i wróćmy do symulatora i ustawmy się tak. Wezmę sobie tą domyślną Cessnę, niech będzie. Lokalizacja. Właśnie ustawmy się w Birmingham i tutaj warto nie ładować się na pas startowy, tak? Jeżeli mamy, tak, jeżeli wybierzemy tutaj tą opcję pas startowy, no to nie jest zalecane przy multiplayer, dlatego że ktoś tam już może być ustawiony, może się szykować do startu. No troszkę możemy zepsuć zabawę, będzie to mało realistyczne, jeżeli my się tutaj zrespawnujemy na pasie od razu. Dlatego warto tutaj wybrać parking i sobie wybrać którąś opcję parkingową, albo po prostu klikając na mapie wybrać sobie opcję parkingową z mapy. I tak, środowisko. No zostawię sobie zaawansowaną pogodę i rzeczywistą pogodę, ustawienia. No i tutaj oczywiście najważniejsza rzecz to połączenie. Tutaj trybu wieloosobowego. Musimy wybrać, że się łączymy z siecią. Mamy nasz call sign, czyli nasz znak wywoławczy. Ja sobie wpiszę sprom i wybór serwera, tak? Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, wybieramy ten serwer najbliżej naszej lokalizacji. No ja siedzę teraz w Polsce oczywiście, więc najbliżej będą jakieś Niemcy raczej, tak? Mamy jeszcze Szwajcarię. No ale wybierzmy sobie Niemcy. Niech będzie ten pierwszy, ok. No i tyle, jeżeli chodzi o multiplayer, tak? Najważniejsze jest, żeby właśnie nie respawnować się na pasie, tylko na parkingu. I możemy sobie od razu ustawić tutaj połączenie z siecią, z jakimś serwerem. Ale też nie musimy, bo możemy to też zrobić sobie z symulatora, jeżeli zapomnimy teraz. Co też ciekawe, mamy opcję własny serwer, tak? Czyli jeżeli postawimy sobie własny serwer, możemy tutaj podać jego IP i port, na którym serwer nasłuchuje połączenia. No ale oczywiście, jeżeli mamy własny serwer, to on nie jest połączony w klastry, on nie będzie połączony w klastry z innymi serwerami przeważnie, więc wtedy będziemy po prostu
no, sami, chyba że mamy też jakiegoś przyjaciela czy przyjaciół, którym powiemy o naszym serwerze, żeby się też na nim łączyli. Ale to jest inna kwestia, jak ustawić własny serwer, tego jeszcze tutaj nie będę mawiał. Wybiorę sobie na razie to połączenie z serwerem pierwszym, dajmy lećmy. Welcome aboard. Need help. Use help tutorials. Jestem wczytany w symulatorze, tu od razu widzimy hello, 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 by tak były napisy. To były powitania od innych tutaj pilotów. Oczywiście to są powitania automatyczne, więc to nie jest to, że oni do nas pisali, ale oczywiście jest też możliwość pisania. Tak, wejdźmy sobie w menu multiplayer. Zobaczmy sobie na początek ustawienia trybu multiplayer, żeby się upewnić, czy jesteśmy podłączeni. Tutaj jest biały napis, niestety on mi się tu wyświetla na selekcie. On się powinien tutaj poniżej wyświetlić, ale jest napis, że to jest connected tu i jest serwer MP Server 01. Jeżeli jestem połączony do serwera 01, tu oczywiście też możemy jeszcze sobie wybrać inny serwer. Co ciekawe, to akurat z tej listy nie ma serwera 01. Ja jeszcze sobie włączam listę pilotów, żeby się też upewnić, czy jeszcze jestem podłączony i widzimy, o, jest tutaj właśnie bardzo sporo pilotów, dlatego że działa tutaj wieża, tak? Wieża głosowa, która jest sterowana przez ludzi. Cóż tu mamy za opcje? Mamy tutaj ukryj replay session, czyli chodzi o to, że jak włączymy sobie powtórkę, to ona nie będzie się pokazywała w trybie multiplayer i bardzo dobrze, bo to by było właśnie, tak jak tutaj mamy w nawiasie, prowadziłoby to zamieszanie do trybu multiplayer. Możemy sobie jeszcze włączyć pokazywanie tak ruchu sztucznej inteligencji, jeśli chcemy, czyli tych samolotów sterowanych przez komputer, ale ja to zostawię odznaczone. Możemy sobie włączyć tutaj nagrywanie samolotów multiplayer do naszego tak nagrywacza, że tak powiem, do naszego nagrywacza lotu. Także jak wtedy sobie odtworzymy taki lot, zapiszemy go sobie do pliku i otworzymy go później, to też samoloty multiplayer też tam się nagrają i będą widoczne w tym nagraniu. I mamy enable collision, czyli możemy włączyć kolizję z innymi samolotami. Tak, że jeżeli się zderzymy, to dojdzie pewnie do jakiejś kraksy. Możemy też wybrać sobie compatibility, tak, czyli kompatybilność od której wersji Flight Geara. Tu mamy Visible to only 2017, czyli samoloty będą widoczne tylko jeżeli inni gracze będą tutaj sobie latali od wersji 2017 i więcej. A tutaj możemy sobie przełączyć, że wszyscy. Ja sobie zostawię 17+. Tu jest mój call sign. W tej chwili nie mogę go zmienić, bo jestem połączony z serwerem i numer portu. Domyślnie wszystkie serwery Flight Geara operują na porcie 5000. Także tego nawet nie trzeba było konfigurować, tylko sobie wybieramy od razu sam serwer i jesteśmy połączeni. Co ciekawe, mamy też przycisk serwer status. Zobaczmy to sobie. Tu widzimy też, jakie mamy dostępne serwery. Na zielono, czyli up, działające. Mamy down, wyłączone serwery 13, 15 i tak dalej. I też widzimy ich lokalizację. I pewnie tam inne statystyki, serwer IP, wersja serwera, co ciekawe, ta jest najnowsza, 01. To jest wersja 013.6, tu jest troszkę starsze, tu jeszcze starsze, 3, ok, ciekawe. Tracked, czyli czy tutaj jest śledzenie. Tu domyślam się, że chyba chodzi o śledzenie lotów, o czym też za chwilę będzie, bo można sobie gromadzić statystyki naszych lotów, jeżeli będziemy ciągle latali na tym samym callsignie. Mamy tracker IP. Total clients, ile jest podłączonych tutaj pilotów? 34, 33. No ciekawe, tu jest jeden więcej, a tu jest na przykład 36 nawet. Dobrze, także możemy sobie też podejrzeć statusy serwerów na tej stronie. Ciekawe. Dobra. Zamknijmy to okienko i zobaczmy to okienko tak pilotów, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz, że właśnie widzimy wszystkich tutaj pilotów na liście, jacy są w pobliżu nas, do pewnego dystansu. Szczerze powiedziawszy, nie wiem już jaki to był dystans, ale tak do pewnego dystansu to nie są wszyscy, którzy są online, tylko ci, którzy są gdzieś mniej więcej w naszym tutaj zasięgu. I ten zasięg tutaj widać, to jest distance nautical miles, czyli dystans w milach morskich. Tu jest nawet 42-43 mile morskie, najdalsi tutaj piloci. Ale po kolei, tak, zobaczmy, że mamy właśnie rzędy z poszczególnymi pilotami. Możemy sobie ich tutaj podejrzeć, dajmy już od tego. Ok, on tu akurat stoi gdzieś. Aha, ja jestem w kabinie. Tu się chyba jeszcze kabina nie zaczytała. Tak, tutaj sobie stoi Airbus. Zmieńmy może na przykład na tego. To jest właśnie taki
awatarek samolotu, który jeszcze się nie wczytał, albo samolotu, którego my nie mamy zainstalowanego, więc on się nam nie wczyta. Ale ja ten samolot posiadam też u siebie zainstalowany, więc jak widzimy, on mi się w końcu doczytał. Tylko dziwne ma malowanie. Jakaś czarna plama. Albo mi się jeszcze tekstura nie doczytała. I to właśnie widać, czy nam się samolot dany wczyta, czy nie, to widać po tych kolorkach. Jak jest samolot na biało danego tutaj pilota, to oznacza, że ten samolot istnieje też u nas na komputerze i on nam się wczyta, że tak powiem, taki samolot, jaki tutaj używa inny pilot. Czyli to jest w tej chwili Embraer 190. Tak, tu mamy właśnie model jako model samolotu. Tak, a tu mieliśmy też na biało A320, czyli nasz Airbus i ja go mam też zainstalowanego, więc on mi się wyświetla. Idąc dalej, mamy samoloty na zielono i samoloty na zielono oznaczają, że ja nie mam dokładnej wersji zainstalowanej jako F-16. Tak, ja tego samolotu nie mam zainstalowanego u siebie, ale każdy twórca samolotu podaje, specjalnie dla właśnie trybu multiplayer, podaje inne samoloty, które są powiedzmy podobne do F-16, którego model mógłby być użyty. Ja tu widzę, że jest użyty jakiś chyba multiplayer, czy samolot F-16, ale z trybu może AI, czyli tej sztucznej inteligencji. Tu mamy F-15, tak? Widać, że on jest taki trochę kanciasty, czyli to nie jest dokładny model, którym lata ten gracz, ten pilot, ale jest to model, który gdzieś tam jest wzięty z innej biblioteki, chyba właśnie z samolotów sterowanych przez komputer, tak nie mam. No to akurat są same wojskowe, których ja akurat właśnie nie posiadam zainstalowanych, ale jakiś tam model taki prymitywny mi się wyświetla. Dajmy taki przykład, jest na przykład ten Airbus, tak? Ja bym tego Airbusa nie miał zainstalowanego, ale dajmy na to, że twórcy tego Airbusa by powiedzieli, że to jest samolot podobny, nie wiem, dajmy na to do Boeinga, tam nie wiem, 737 powiedzmy, więc ten Boeing by mi się wyświetlił, tak? Jeżeli ja bym miał zainstalowanego tego Boeinga oczywiście. A jeżeli nie, nie, tam jest, ta lista może być dłuższa, tak, tych samolotów, a jeżeli nie miałbym żadnego z tych samolotów, to właśnie wtedy mamy, o, mamy coś takiego, tutaj zaznaczonego na pomarańczowo. Czyli jest to całkowity brak samolotu. Czyli w mojej bibliotece samolotów nie ma nic, co jest nawet podobne do tego samolotu. To jest MQ-92, nie wiem co to za samolot. MQ-92, tak? Czyli raz, że ja nie mam zainstalowanego tego samolotu w ogóle, ani nie mam żadnego innego samolotu, który twórcy MQ-92 podali jako podobne samoloty. I dlatego mi się tu wyświetla na pomarańczowo. I tu mamy inny samolot ATC Pi, którego też. A, co to jest? To jest kontrola lotów. Też nie mam zainstalowane. Także podsumowując, biali piloci to są modele samolotów, które mamy poinstalowane i dokładnie mamy ten samolot, którym lata dany tutaj pilot. Zielony to jest niedokładnie ten samolot, który lata pilot inny, ale mamy coś podobnego zainstalowanego, więc symulator nam pokazuje to coś podobnego. No a na pomarańczowo mamy taką atrapę właśnie tego, co widzicie teraz, jako że nie mamy nic, co można by wyrenderować jako samolot danego gracza. Idąc dalej, mamy tutaj kolumnę model, to jest oczywiście model samolotu, to już mówiłem. I mamy dystans i wysokość, na jakiej znajduje się dany samolot. Może wybiorę tu jakiś samolot, który nam tutaj sobie leci. O, na przykład ten, on leci po trawie. Ciekawe, wysokość ma 400, rzeczywiście wylądował se na trawie. Tutaj ktoś leci. Tak, jest ode mnie oddalony 38 mil morskich i jest na wysokości 10,5 tysiąca stóp. I tutaj te jednostki możemy sobie zmienić na metryczne. Klikamy ten przycisk IM. IM to jest właśnie od Imperial Units, czyli te jednostki imperialne, czyli to brytyjskie. Jeżeli to sobie klikniemy, to nam się zmieniają informacje. Teraz mamy lag, a teraz mamy tak jednostki metryczne układu SI. Mamy kilometry i metry, tak? Czyli mamy dystans w kilometrach. I ten samolot, który teraz śledzę, jest ode mnie w kilometrach oddalony 83 km i leci na wysokości 3200 metrów. Także tym możemy to sobie przełączać. Dalej mamy bearing, czyli kurs, jakim leci dany samolot. I mamy chat. Tak, chat to jest tutaj, jak klikniemy sobie w ten kwadracik, przykro mnie chat przy danym pilocie. Na przykład wybierzmy sobie tego.
to widzimy, że pokazuje mi się specjalne okienko chat message i od razu jest wypisany call sign tego tutaj człowieka. I ja mogę po prostu do niego napisać, tak? Czyli teraz daję sobie, nie wiem, spację i mogę sobie coś napisać, nie wiem, hello, nie? Po prostu pisząc z klawiatury. I dajemy enter, żeby to potwierdzić. No ja nie będę tego wysyłał. Dajmy escape. Ok, jeszcze raz escape. Niestety pierwszy escape zamyka okno pilotów. Lista pilotów, dobra. Dalej mamy ignore. To jest taka opcja dla troli. Jeżeli ktoś by nas trollował, nie wiem, wlatywał w nas specjalnie, czy tam, nie wiem, no przeszkadzał nam w lataniu, że tak powiem, to możemy sobie zaznaczyć ignore. Ja sobie teraz zignoruję tutaj mojego śledzonego pilota. O. I on po prostu zniknął, tak? Ani ja go nie widzę, ani on nie będzie widział mnie. Po prostu go ignoruję. Chociaż na liście mi się wyświetla i bardzo dobrze, bo widzimy, kto jest zignorowany. Tu mamy kod, to jest transponder, tak? Ustawiony transponder dla danego samolotu. Tu już VR, nie wiem, co to jest VR, szczerze mówiąc, wersja. Mamy airport, czyli na jakim lotnisku się znajduje dany samolot. Jeżeli jest w powietrzu, to widzimy, że lotniska nie ma. Mamy jakąś kolumnę set, nie wiem, co to jest set, jakieś ustawienie. Czy może jakiś skrót, nie wiem. Mamy 10 pilotów, podsumowanie. No i tu jeszcze przejdźmy do tego przycisku, bo tutaj zmieniamy sobie jednostki na imperialne, zmieniamy na jeszcze lagi. W lagach widzimy opóźnienia. I tak, domyślnie FlightGear jest tak ustawiony, że on wysyła 10 razy na sekundę informacje o naszej pozycji i o tym, co robimy, tak, podczas lotu. I to przeważnie widać, że przy każdym graczu mamy PPS jako 10, chociaż tu mamy 11. No a PPS to jest skrót od packets per second, tak? Czyli ilość paczek na sekundę wysyłanych przez dany komputer, na którym leci tak inny tam człowiek. No jeżeli tych PPS-ów jest mało, tak jak tutaj widzimy, do tego samolotu mamy tylko 5, to coś jest nie tak z jego połączeniem internetowym, tak? Prawdopodobnie. Po prostu jego paczki są gdzieś gubione i nie docierają tak szybko, jak powinny. No jest jeszcze inna opcja, że ten człowiek specjalnie sobie tak skonfigurował połączenie multiplier, a można też, używając poleceń z linii command, że sobie ustawił inną częstotliwość. Ale to jest raczej mało prawdopodobne. I mamy jeszcze lagi w milisekundach. O, tu mam na przykład olbrzymie lagi, jeżeli chodzi o wieżę kontroli lotów chyba. Bo mamy aż 129 tysięcy. Czyli na sekundy to będzie 129 sekund opóźnienia. Oczywiście im mniejsza liczba, tym lepiej, tak? To oznacza, że te lagi są dużo mniejsze. Co ciekawe, te lagi możemy też sobie niwelować. Tu mamy z multiplier opcję ustawienia opóźnień. Jeżeli widzimy, no musimy sobie, możemy się dostroić do jakiegoś tutaj innego gracza i no jak tu jest 129, to musielibyśmy sobie wpisać tutaj w clock offset właśnie 129 sekund, tak? Pamiętajmy, że 1000 milisekund to jest 1 sekunda, więc jak tu mamy 129 tysięcy, to piszemy tutaj 129 sekund. Jeżeli zdejmę kursor, o tutaj widzimy co się stało. Dostroiłem się do właśnie tutaj ATC i mam teraz mega opóźnienia względem innych samolotów, także no należy z tym uważać, tak? Dlatego wrócę bez tutaj przesuwania zegara. Wróćmy do zera i no ciekawe, teraz mam wszędzie jakieś opóźnienia duże. Może to się jeszcze z czasem unormuje. No i te opóźnienia oczywiście też wynikają tam z transferów i tak dalej. Chodzi o to, że czas nadania ramki od danego tutaj innego komputera jest o ileś tam, powiedzmy, milisekund różny od naszego zegara, tak, jaki my mamy na naszym komputerze. Stąd właśnie wynikają te lagi. Znaczy o tym informują nas te lag milisekundy. No i mamy też View Self przycisk. To oczywiście przenosi nas z powrotem do widoku naszego samolotu. Także jak tu sobie naklikamy gdzieś, będziemy chcieli sobie obejrzeć innych pilotów, zawsze możemy kliknąć View Self, żeby wrócić do siebie. I cóż tu mamy jeszcze z multipliera? Mamy ustawienia FG.com.
FGCOM jest to takie wbudowane mumble, taki komunikator głosowy, podobny do TeamSpeaka. Tu możemy to sobie włączyć i dla testu możemy włączyć echo test. Teraz jak widzimy, wyszarzyło nam się serwer i enabled. Teraz jesteśmy w takim trybie testowym. Teraz powinniśmy słyszeć własne echo. I mi to nie działa. I nie wiem czemu. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to w ogóle jest jakiś bug, czy FGCOM działa, czy nie działa. To jeszcze upewnijmy się, że ustawienia dźwięków, tak, że MP też jest włączony, czyli multiplier, tak, samoloty sztucznej inteligencji i multiplier jest włączony dźwięk. Chociaż nie wiem, czy to jest tylko dźwięk, jako odgłosy silników i takie rzeczy. ATC jest włączony. No dźwięk mam włączony i echa nie ma. Jeszcze użyjmy opcji push to talk test. Teraz, żeby mówić, powinniśmy przytrzymać spację, tak, i wtedy moglibyśmy się odezwać do tej wieży Birmingham. Oczywiście jakbym jeszcze nastawił radio. Ale teraz to wcisnę sobie spację i mówię, ale też żadnego echa nie słyszę, więc no jeszcze nie wiem, nie udało mi się skonfigurować tego, żeby mi to działało. Bo jak z opisu czytałem, to wystarczyłoby włączyć to echo, żeby już słyszeć pogłos siebie, co oznacza, że jesteśmy dobrze skonfigurowani do FGCOM. Możemy też sobie włączyć tą opcję Display Messages, co by oznaczało, jak miałam, że o, tutaj będą też wyświetlane wiadomości tekstowe, tak jak teraz. No ale dobrze, wyłączę to na razie. Więc już mamy dalej, mamy czat, mamy okienko czatu. Tu widzimy całą komunikację, da się ona powiększyć? Chyba się nie da. Także widzimy historię komunikatów, o da się. Historię komunikatów na czacie. Możemy też oczywiście sami wysyłać tutaj wiadomości, pisząc i wciskając send. No i to rzeczywiście ktoś się komunikuje, że chce tam wylądować. Ale co ciekawe, oczywiście nie musimy używać też, tak, czy nie musimy tutaj pisać poleceń, bo też jest czat taki na szybko. No tutaj menu czata mamy. Menu czata, tutaj to zamknę. Tak, pokazuje nam się tutaj z lewej strony na czerwono. Jeżeli damy Escape, to z niego wyjdziemy. A możemy go też włączyć ze skrótem klawiszowym jako minus. I wyświetla nam się właśnie znowuż to menu. I tu możemy coś komunikować, tak? Możemy komunikować do ATC. Możemy też komunikować się na Unicomie, czyli jeżeli nie ma wieży kontroli lotów. Mamy też Edit, co oznacza, że sami sobie napiszemy wiadomość, ewentualnie. Ciekawe, czy można edytować też, dajmy jeszcze raz, na przykład dajmy ATC, zobaczmy jakie mamy opcje, trójka, mamy odpowiedzi, mamy Birmingham, Tower Arrival, ok, tu się dostrajamy, na przykład możemy dać Ground Departure, na przykład szósteczka, możemy dać Ready to Taxi, no jeszcze nie jestem Ready to Taxi, ale dajmy na przykład tą piątkę. Tak, widzimy mój komunikat. Także w ten sposób też możemy właśnie wysyłać na szybko komunikaty. Ja może odpalę sobie silnik. Bo prawdopodobnie też oczywiście powinniśmy być dostrojeni tutaj w radiu. Czego też nie zrobiłem. Dajmy ground na COM 1. Ok, mam odmowę, maintain position. Ok, mam, żeby komunikować się głosowo, tylko to u mnie chyba coś nie działało. No jest ten serwer we Francji, to jest chyba jedyny, tak, to nic już nie można wybrać. Raz, dwa, trzy, echo test. Dobrze, także w ten sposób możemy też się tutaj komunikować. Tu możemy dać sobie jeszcze opcję Go Around i potwierdzenie Roger, że zrozumieliśmy komunikat. Co mamy dalej? Mamy tą listę pilotów, też widzieliśmy. Wybór lotniskowca, multiplier. Tu akurat nie będziemy wybierali lotniskowca. I ustawienia opóźnień. To też już wam pokazywałem.
i mamy połączenie Swift. Tego nie będę teraz pokazywał, to jest połączenie z zewnętrznym programem, który też dałby nam możliwość latania na przykład na takich sieciach jak WATSIM. Także tutaj tego z Swifta trzeba też dodatkowo sobie zainstalować, pokonfigurować i teraz z FlightGeara łączyć się ze Swiftem i Swift by się łączył z WATSIM-em, także to jest taki pośrednik. Zobaczmy sobie w podręczniku rozdział 4, coś to było 4, opcje czasu, opcje sieciowe, tak, opcje sieciowe. Mamy coś takiego jak opcje wiersza poleceń i tu mamy właśnie opcję multiplay, co oznacza właśnie połącz się z trybem multiplayer. I to jest przepotężna komenda, jak i wszelkie inne komendy, które tutaj umożliwiają nam łączenie się przez sieć. Tu mamy inne właśnie też komendy umożliwiające łączenie się i przesyłanie przez sieć różnych rzeczy, tak jak właśnie kontrolę lotów czy dynamikę modelu lotu. I tak mamy właśnie protokół tutaj multiplay do łączenia się z innymi serwerami w trybie multiplayer. I tu można powiedzieć, jest to też sposób łączenia się w multiplayer przez skrypt uruchomieniowy, czy też przez linię command. I tu podajemy pewne parametry, tak? Pierwszym parametrem jest opcja in albo out. Ja zauważyłem, że nie ma znaczenia, co wpiszemy, ale sensownie byłoby chyba wpisać out, bo to my łączymy się z jakimś serwerem. Mamy dalej herce, czyli częstotliwość, z jaką te pakiety będą wysyłane, czyli jest to te nasze PPS i tu jest domyślnie używane 10 pakietów na sekundę, więc możemy podać 10. Jeżeli chcemy inną wartość, oczywiście też możemy. Chociaż jeżeli serwer też operuje na 10, to może więcej nam nie da, tak? Dalej mamy host, czy też inaczej nazwa serwera, z którym chcemy się łączyć, czyli na przykład ten multiplier, na przykład 01.flygi.org i numer portu, który domyślnie powinien być 5000. No i żeby to sobie zobrazować, ja na przykład tutaj ustawię sobie te wszystkie opcje, jakie miałem, ale przejdźmy do trybu multiplayer. No i teraz pójdźmy sobie tutaj w dodatkowe ustawienia i zamiast używać tutaj tej opcji, moglibyśmy sobie napisać tą komendę właśnie. Ja ją sobie tu może na górze napiszę. Myślnik, myślnik, multiplay, opcją out, że będziemy się łączyć, przecinek. Tam była częstotliwość, dalej dajmy 10. Tutaj wkleję sobie nazwę tego pierwszego serwera i przecinek 5000. No i w ten sposób też połączymy się właśnie tutaj z zadanym serwerem. A 5000, nie 500. O. Tak, jestem ponownie wczytany i widzimy, że mamy też połączenie z serwerem. Także też można użyć tej komendy z wiersza poleceń. Ale też co ciekawe, ta właśnie komenda jest, no można powiedzieć, przepotężna, bo dzięki niej możemy też połączyć się z innym komputerem, ale w sieci lokalnej. No i ustawmy sobie teraz dwa komputery, tak żeby widziały się w sieci LAN i można było sobie latać też na multiplayer, ale bez łączenia się z globalnymi serwerami. Także musimy to zrobić z wiersza poleceń. Możemy to zrobić też z launchera, idąc tutaj w ustawienia i tak korzystając tutaj z tych ustawień. Tutaj już mam tą opcję wpisaną jedną, ale to sobie oczywiście zmienimy. To sobie zakomentuję ten multiplay. Dajmy właśnie multiplay. Musimy to zrobić tak, że oba komputery muszą nasłuchiwać na różnych portach i jednocześnie też crossowo łączyć się ze sobą. Także tak, żeby ten komputer nasłuchiwał, dajemy najpierw opcję in, czyli on będzie wysyłał dane, czy też inaczej będzie serwerem, który będzie nasłuchiwał, ale oczywiście drugi komputer też będzie serwerem. Dajmy te 10 Hz odświeżania, wysyłania pakietów. Jeżeli chodzi o adres IP, to tutaj go nie podajemy, ale oczywiście możemy podać IP drugiego komputera, co by oznaczało, że tylko ten drugi komputer będzie dozwolony do połączenia się, a jeżeli nie podamy tego IP, to oznacza, że każdy komputer w naszej sieci lokalnej będzie mógł się tym komputerem połączyć. Także ja tak zrobię, zostawię sobie bez IP, co jest też prościej. No i musimy wybrać sobie jakiś port, dajmy ten 5000.
I drugi parametr, musimy znowu użyć multi play, z tym, że teraz z opcją out, która będzie mówiła, że teraz ten komputer jednocześnie ma się łączyć też z drugim, bo ten drugi też będzie nasłuchiwał. Też daje 10 Hz odświeżanie i teraz musimy podać IP drugiego komputera. Żeby sprawdzić IP komputera, idziemy sobie w CMD na przykład i piszemy IP config. Tak, i tutaj o, jest IP akurat tego komputera, na którym ja teraz jestem, ale ja potrzebuję IP też drugiego komputera, ale ja już go sprawdziłem i to jest 192.168.8.101. I teraz musimy podać po przecinku jeszcze numer portu, na którym nasłuchuje ten drugi komputer. Ten drugi komputer jeszcze nie jest skonfigurowany, bo jeszcze go oczywiście nie skonfigurowałem, ale załóżmy, że on będzie nasłuchiwał na porcie 5001. Ważne jest, żeby te porty były różne. No i oczywiście też możemy sobie podać nasz call sign. Ja go sobie nazwę samolotem, którym sobie wybiorę, to będzie Cessna. Nazwę to sobie Cessna. O. No i jeszcze wybierzmy sobie, gdzie tu wystartujemy. No niech będzie to samo lotnisko w Birmingham. Ja tutaj zaparkuję sobie tutaj, a drugi samolot postawię sobie o, tutaj z boku, będziemy go widzieć. Tak, jeszcze się upewniam, że tryb multiplayer jest wyłączony. Dajemy sobie jeszcze listę linii komend i zobaczymy. Tak, zobaczymy też potwierdzenie tutaj tych naszych komend. Dobrze, uruchommy tą instancję FlightGeara. No jestem teraz tutaj na drugim komputerze i tutaj oczywiście tutaj wybiorę sobie samolot Airbus, tak żebyśmy mieli dwa różne samoloty. Jeżeli chodzi o lokalizację, to też wybierzemy sobie Birmingham. OK, i wybiorę sobie tutaj stanowisko obok. Środowisko jest OK, ustawienia. Tutaj upewnimy się, że multiplayer jest wyłączony. I piszemy komendę, te same parametry multiplay. Równa się i dajemy in, że nasłuchuje ten komputer także z częstotliwością 10 paczek. IP nie podajemy. I podajemy port 5001, czyli ten sam port, na który ten pierwszy komputer będzie się łączył. I powtarzamy parametr multiplay. I teraz my się łączymy na tamten komputer, czyli dajemy out, też częstotliwość 10 Hz. I podajemy IP tamtego komputera, to było 192.168.8.116. I tamten komputer nasłuchuje na porcie 5000. I damy sobie też call sign. Jako dajmy sobie Airbus. I dajemy lećmy. No jestem tutaj na tym komputerze pierwszym już wczytany w Cessnie. Airbus jeszcze się wczytuje. Ale jak damy sobie multiplier, co my tu mamy? Dziwo pokazuje mi, że aha, jestem połączony i tu mam adres IP do komputera 101. No szkoda, że ten tekst jest tutaj wyświetlany na biało. To chodzi o ten biały tekst. Niestety on się źle wyświetla, ale tu rzeczywiście widać, że jestem podłączony do 101. I jak damy sobie listę pilotów, tak, już widzimy mojego tutaj, mój drugi komputer. Jest to rzeczywiście callsign Airbus A320neo. Ale z tego co widzę, to on się jeszcze wczytuje. Więc musimy jeszcze poczekać. No i w końcu nasz Airbus się wczytał i poproszę, możemy go tutaj zobaczyć. troszkę był za wysoko. No i widzimy go na liście pilotów, tak jak i widzimy, że stoi właśnie obok nas tam, gdzie chcieliśmy. Także można latać też w kilku tutaj graczy, że tak powiem, kilku pilotów w sieci lokalnej dzięki właśnie magii tej opcji multiplay, która jest bardzo mocno konfigurowalna. No i co ciekawe, można by pewnie dołączyć kolejne komputery. Ja już nie mam więcej komputerów, żeby ich dołączać.
Ale oczywiście ten trzeci komputer także musiałby nasłuchiwać na innym jeszcze porcie, na przykład 5002, i wszyscy musieliby podać jeszcze też połączenie out z tym trzecim komputerem. Także takie crossowe połączenia pewnie można robić wiele razy. I możemy też sobie tutaj przeskoczyć do Airbusa. Jeszcze, żeby sobie zobrazować dokładnie, co się dzieje z tymi połączeniami w sieci lokalnej, jak to wygląda, przygotowałem taką planszę, gdzie mamy właśnie dwa komputery. Mamy desktop z IP z końcówką 116 i laptop o IP z końcówką 101. No i uruchamiamy właśnie na tych dwóch komputerach FlightGeara z tymi parametrami, co wam pokazywałem przed chwilą. No i tak, pierwszy parametr Multiplay. Tak, mówi, że ten komputer będzie przyjmował dane IN na porcie 5000. IP nie jest podane, co oznacza, że będzie oczekiwał na połączenie z dowolnego adresu IP w sieci lokalnej. A z kolei laptop podobnie będzie przyjmował dane, ale na porcie 5001. Czyli też będzie nasłuchiwał na połączenia na tym porcie. No i kolejny parametr Multiplay mówi, że na przykład desktop będzie wysyłał dane, tutaj mamy parametr out, na IP tego drugiego komputera laptopa o IP z końcówką 101, tak? Czyli na ten komputer, który nasłuchuje na porcie 5001, tak? I tu jest ten port. No i następuje połączenie, tak? Czyli ten komputer desktop wysyła swoje dane do drugiego komputera, który na te dane oczekuje. No i jest analogiczna sytuacja w drugą stronę, że tutaj na laptopie też mamy multiplay z opcją out, czyli laptop wysyła dane, które wysyła na IP podane tutaj, czyli na końcówkę 116, czyli jest to desktop, który słucha na porcie 5000. No i tutaj tak samo następuje połączenie w tę stronę. No i w ten sposób mamy takie krzyżowe połączenie dwóch komputerów, gdzie na przykład desktop przyjmuje dane od laptopa i wysyła dane do laptopa, a z kolei laptop otrzymuje dane od desktopa i wysyła swoje dane na desktopa. Także tak to wygląda, żeby to sobie zobrazować dobrze. Myślę, że teraz jest to w miarę widoczne, czytelne i zrozumiałe, w jaki sposób to połączenie następuje. I jeszcze z innych ciekawostek co do trybu Multiplayer. Mamy taką stronę jak FG Tracker i Planner. To jest pod adresem fgtracker.ml. Strona wygląda dziwnie, nie, znaczy graficznie przynajmniej. Nie jest taka typowo grafika lotnicza. Jesteśmy gdzieś sobie na łące. Przyjemna łąka. Dobra, w każdym razie mamy tutaj możliwość zarejestrowania swojego call signa, co daje nam możliwość, że nasz call sign, że tak powiem, będzie śledzony. Co to oznacza? To oznacza, że nasze wszelkie loty Multiplayer będą tutaj rejestrowane i będziemy mogli tutaj sobie podejrzeć, jak długo na przykład wylataliśmy, ile godzin, ile dni wylataliśmy we FlightGear. Tu przy okazji też mamy mapkę, ale tutaj mamy właśnie te wszystkie statystyki. Tu mamy na przykład statystyki top 100 pilotów, tak, czyli lista 100 pilotów, którzy najwięcej czasu spędzili w trybie Multiplayer. Oczywiście pod warunkiem też, że się zarejestrowali tutaj na tej stronie. I tu widzimy 1201 dni i 20 godzin i 4 minuty i 36 sekund tutaj wylatał F-myślnik Golf Tango Uniform X-Ray. Nie wiem, czy to jest jakiś generyczny call sign, może nie wiem. Chociaż nie, bo jak się tutaj rejestruje, bo właśnie, bo jak sobie latacie, to nie będziecie tutaj rejestrowani, bo musicie się najpierw też zarejestrować. Tutaj macie call sign registration. Jak sobie to klikniemy, tak, to musicie tutaj podać swój call sign oraz swój adres e-mail. No i oczywiście potwierdzić tutaj CAPTCHA, że nie jesteście robotem. No i kliknąć register, tak, zarejestrować się na tej stronie. Dostaniecie maila i w tym mailu musicie kliknąć link potwierdzający wasz e-mail. No i w ten sposób będziecie tutaj mieli zarejestrowany wasz znak wywoławczy. Ja to właśnie przed chwilą, no nie tak dawno temu zrobiłem. Także na pewno tutaj wiele godzin wylatanych nie mam. Wróćmy do trackera. Poszukajmy siebie, znaczy ja siebie poszukam, sp-myślnik.rom. Chyba w ogóle mnie nie ma. Tak, chyba jeszcze na żadnych z listach mnie nie ma, no bo też za bardzo jeszcze nie latałem. Ja dopiero przed chwilą się rejestrowałem. No tak, co my tu jeszcze mamy? Mam jeszcze planer. Z niego jeszcze nigdy nie korzystałem, ale tu też możemy sobie zaplanować lot.
Tak, lotnisko startowe, docelowe, łamane na numer pasa, jak mnie mam, tak? Tak. Także mamy przykłady. Mamy tutaj lot bezpośredni po linii prostej albo używając punktów nawigacyjnych, worów NDB albo fixów. I mamy preferowany dystans między waypointami. A zobaczmy z ciekawości, czy nam tu coś wygeneruje. Dajmy tam, nie wiem, 15, może tutaj pas, tu 30, dobra. Z punktami, dobrze, dajmy plan. Dobrze, ostrzeżenie, że nie dla prawdziwych operacji lotniczych. Ale co mi tu wygenerowało? Nic mi tu nie wygenerowało. No nie wiem, czy to działa, może to nie działa, ale nic tutaj nie wygenerowało. Tak, tracker to już widzieliśmy, czyli to właśnie statystyki lotów. Mamy też przy okazji działające serwery, ale to też chyba mogliśmy sobie zobaczyć dalej. Tak, tu mamy multiplayer server status. Tak, statusy, tu nam się nowa strona akurat otwiera. No, kolejna strona ze statusami serwera. Tu mamy jeszcze tracker API. Tutaj coś dla programistów, którzy chcieliby się podpiąć pod ten tracker i chcieliby wyciągać informacje z tego serwera. To tu jest API do tego pisane, jak to zrobić. Także jeżeli ktoś chce sobie tutaj prowadzić statystyki, możecie się tutaj zarejestrować też, zarejestrować swój znak wywoławczy i no i być tutaj śledzonym, że tak powiem, przez ten portal. Kolejna ciekawa strona to jest tutaj strona z wydarzeniami multiplayer. Jest to flightgear-atc-alwaysdata.net. Tu mamy właśnie informacje, kiedy i gdzie będzie na przykład dostępna jakaś wieża kontroli lotów. No i w tej chwili mamy, że jest właśnie w Birmingham dostępna dzisiaj. Jutro będzie Orly, Lima, Foxtrot, Papa, Oscar. To jest tak chyba we Francji, tu mamy wieżę Eiffla, tak, w Paryżu. I co będzie w niedzielę? W niedzielę nic nie będzie, w poniedziałek też nic nie będzie. Także tutaj też warto sobie zaglądać, żeby na przykład jeżeli planujemy sobie jakiś lot, na przykład z wieżą kontroli lotów. Ok, tu możemy sobie też wgrać plan lotu. Można go edytować. No jeszcze z tych opcji nie korzystałem, także też je troszkę odkrywam, co tutaj można zrobić. Tu mam też godziny, w jakich będzie dostępny, jak nie mam. Jeden plan lotu tylko został złożony, także chyba wszyscy tam latają, że tak powiem, bez planu lotu. A i to jest chyba ten plan lotu właśnie. Tak, ten jeden plan lotu złożony. Ok. Chociaż tu mamy cztery plany lotu, więc troszkę nie rozumiem. Mamy jeden event. Ok. Także tak się prezentuje ta strona i jeszcze chciałbym wam pokazać tutaj tą stronę. To jest fguk.me. Co ciekawe, jest to dosyć taka, można powiedzieć, spora społeczność, która tutaj się zorganizowała w Anglii, jak miałam, która też ma własny hangar i dosyć całkiem spory własny hangar różnych samolotów, głównie militarnych. Mamy militarne jety, mamy też dużo helikopterów, turbopropsy, turbośmigło i military śmigłowe. Czyli takie starsze, typu na przykład z II wojny światowej. No i ci ludzie tutaj zebrani wokół tego portalu organizują sobie co sobotę o 20 czasu UTC, można powiedzieć, tak, londyńskiego. Więc u nas to jest jeszcze plus 2 godziny, czy tam plus 1 godzina, zależnie od pory letniej czy zimowej. Tak, organizują sobie właśnie loty wspólne na multiplayerze. Z tym, że są też pewne wymagania, a to takie, że komunikacja następuje przez TeamSpeak. I tu jest pewnie instrukcja, jak to zrobić, żeby sobie go zainstalować, bo tam trzeba wybrać serwer, z jakim się chcemy połączyć. Oraz tutaj drugie wymaganie, że używane są samoloty właśnie tutaj z tego hangaru,
FG UK. A to też dlatego, żeby mieć te wszystkie samoloty, które są używane z tych hangarów, tak żeby nie psuć innym wrażenia lotu, gdzie na przykład twój samolot będzie wyświetlany jako makieta, a nie jako rzeczywisty samolot. No więc z drugiej strony też, jeżeli ktoś chciałby tutaj latać, no musiałby też pewnie poinstalować sobie sporo tutaj stąd samolotów, żeby mieć je też dostępne podczas takich lotów wspólnych z grupą tutaj tych ludzi. Nie wiem, czemu to mi się otwiera jakiś inny, inna strona. Aha, okej, ja tu kiedyś wchodziłem, ale widzę, że poprawili tą stronę, bo kiedyś rzeczywiście przeglądanie tych samolotów było toporne. Tutaj mamy już fajne thumbnailsy porobione. No i co, możemy sobie wybrać jakiś samolot i pewnie go stąd zainstalować. Jest Download Now. No i jak będziemy na przykład lecieli takim samolotem, to oznacza, że inni gracze, które się też podłączą do tych sesji sobotnich, no będą w stanie zobaczyć na samolot takim, jakim on jest, bo przeważnie chyba nie mam, jak nie mam tutaj, większość z tych ludzi ma te samoloty poinstalowane. No ciekawe, tu mi się zupełnie nowa strona otworzyła, można by powiedzieć, jako home FG UK, ale widzimy, że całe menu jest też zrobione. Tak, wygląda jak nowa wersja tej strony. To jest też dużo ciekawych helikopterów, bo no z oficjalnego chyba hangaru FlyGear tych helikopterów tam zbyt dużo nie ma, może parę tylko. Okej, wyszedłem teraz na forum. Wróćmy na hangar. Tak, i tutaj mamy helikoptery. No jest ich z 10. Mam też wojskowe. Jest też Eurocopter. Także jeśli ktoś by chciał dołączyć do tej społeczności FG UK, to właśnie też można sobie z nimi polatać. Ja jeszcze tego nie robiłem, może sobie też polatam kiedyś z nimi. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, tutaj macie ich kanał na YouTubie i można też sobie podejrzeć ich loty. Oni przeważnie każdy taki sobotni wypad nagrywają i to jest na przykład ostatni z 3 października. I tu widzimy, o ile 12 ludzi się podłączyło. Przeważnie w tle leci jakaś muzyczka i... jest też nagrywane audio z TeamSpeak'a. You fishing? Who? You! You're so low, man, you could drop a hook and catch a shark. And go lower. No, I'm all okay. Także tyle, jeżeli chodzi o tryb multiplayer we FlyGear. Myślę, że warto też na multiplayerze sobie polatać. Może być ciekawie i właśnie zawsze z innymi ludźmi i też można sobie polować na działające wieże kontroli lotów, tak żeby tutaj właśnie upewnić się, kiedy będzie jakaś wieża dostępna i móc sobie polatać też z komunikacją głosową bardziej realistycznie. Także to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć wam!